Zapowiedź umieszczenia w programie budowy dróg krajowych i autostrad fragmentów szczególnie ważnych dla mieszkańców naszego regionu. Mam na myśli drogę numer 10, czyli tą łączącą nas z Bydgoszczą i Szczecinem oraz drogę numer 11 w kierunku Poznania oraz Koszalina. Kilka dni temu politycy Platformy Obywatelskiej trzech tenorów, pan poseł Scheinfeld, pan senator Augustyn oraz pan prezydent Piotr Głowski zapowiedzieli, że te drogi znajdą się w planie na najbliższe lata. Jaka jest prawda? Otóż faktycznie w programie, który ma niebawem zostać przyjęty, Platforma Obywatelska, pani premier Kopacz, pani minister Wasiak chcą umieścić fragmenty pilskie w planie do realizacji. Jest tylko kilka uwag, które chciałbym przedstawić. Pan poseł Scheinfeld, broniąc się przed zarzutem dziennikarzy, że jest to kiełbasa wyborcza, mówił absolutnie nie, bo przecież teraz zaczynamy nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, nowy budżet Unii. To prawda, zaczynamy go. Problem polega na tym, że ta perspektywa kończy się w roku 2020. Rozliczana może być do roku 2023, natomiast nasze inwestycje, te kluczowe, do Bydgoszczy, to rok 2025 termin zakończenia, do Poznania, w stronę Koszalina 2026. Pytałem Adriana Furgalskiego, znanego eksperta od spraw komunikacji, transportu, infrastruktury, czy mamy się czego obawiać? On odwrócił trochę kontekst i powiedział tak, odpowiedział, nie jest problemem ewentualne opóźnienie, bo i tak z unijnych środków tych inwestycji zrobić się nie da. Zatem pytam się pana Adama Scheinfelda, dlaczego opowiada po raz kolejny historie, które nie mają pokrycia w rzeczywistości? Dlaczego pilskie inwestycje drogowe są na szarym końcu programu? Bo warto powiedzieć, i nikt nie był w stanie z polityków Platformy Obywatelskiej, których pytałem o to publicznie, zaprzeczyć temu. W tym planie, który przedwyborczo wrzuciła Platforma Obywatelska, są absolutnie wszystkie drogi ekspresowe, które kiedykolwiek realnie planowano wykonać. Wrzucono wszystko, co można było, tak aby każdemu regionowi powiedzieć, proszę, my chcemy już to realizować. Prawo i Sprawiedliwość rządziło Polską w latach 2005-2007, nie mając takich środków unijnych, bo te dopiero powoli wchodziły, przygotowaliśmy budowę obwodnicy Wyżyska w ciągu drogi krajowej numer 10. Nasi następcy zaczęli swoje rządzenie od wbicia pierwszej łopaty i od szybkiej realizacji tej inwestycji, przez nas przygotowanej oczywiście przy wielkim wsparciu mieszkańców oraz samorządowców gminy Wyżysk. Następna miała być obwodnica Ujścia. Niestety mijają lata, minęło 8 lat od przejęcia władzy przez Platformę i tej obwodnicy nie ma. Zgodnie z tym planem, który ma być przedstawiony, ma się pojawić dopiero w kolejnej dekadzie. Politycy Platformy Obywatelskiej są przekonani, że głos mieszkańców Północnej Wielkopolski im się należy, że tutaj nie trzeba się starać, że tu wystarczy parę tygodni przed wyborami rzucić jakiś okruch ze stołu i wówczas wszyscy gremialnie pobiegną głosować na posłów i senatorów, kandydatów Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość jest w innej sytuacji. My wiemy, że trzeba starać się o głosy mieszkańców Północnej Wielkopolski, że jesteście Państwo szczególnie wymagający dla nas i staramy się realizować wszystkie postulaty, które głosimy podczas wyborów. Jestem przekonany, że te obwodnice oraz drogi krajowe ekspresówki S10, S11 zostaną przesunięte z szarego końca, gdzie są teraz w tym planie, na pozycje, które będą umożliwiały finansowanie z aktualnej perspektywy unijnej. Jeśli to się nie stanie, to po roku 2020 prawdopodobnie środków unijnych będzie zdecydowanie mniej. Po prostu taka jest kolej rzeczy, że Polska w tych statystykach unijnych będzie widnieć już jako państwo, które będzie dostawać znacznie mniej środków. Zacznie ich brakować wtedy na drogi i te nasze drogi, na których tak bardzo wyczekujemy, mogą powstać nie za 10-11 lat, jak deklaruje Platforma Obywatelska, tylko po roku 2030, tak jak było w harmonogramach przedstawianych kilka lat temu. Stąd też mój apel do Państwa, abyśmy pamiętali 25 października. Wybierzmy interes Północnej Wielkopolski, nie dajmy się zwieść blagierom, wybierzmy osoby kompetentne i uczciwe.
Drugi temat, o którym chciałem powiedzieć, również związany z drogami, to pościg, który miał miejsce kilka dni temu w Pile. Głośna sprawa i prezentowana także w mediach ogólnokrajowych. Tak się składa, że ja od lat mieszkam na Zamościu i słyszałem całą tą sytuację, słyszałem syreny radiowozu oraz cały ten przeraźliwy zgrzyt, gdy ścigany pojazd Audi wjechał najpierw w dwa pojazdy na skrzyżowaniu z ulicy Bydgoszczy i z Roosevelta, a następnie wbił się w sygnalizację świetlną. Na tym przejściu dla pieszych, na rogu Bydgoszczy i Roosevelta, jest mnóstwo osób zazwyczaj. To główne przejście w tej części miasta. Normalnie korzysta z niego wiele osób, które korzystają z małego rynku, z licznych placówek usługowych i handlowych. Na szczęście zdarzenie miało miejsce pod koniec sierpnia, a nie teraz, na początku września, bo dzięki temu uniknęliśmy tego, że na tym przejściu mogły być dzieci idące do dwójki czy do pobliskiego gimnazjum. Niemniej jednak warto zastanowić się, czy ten pościg wyglądał tak, jak powinien. Ja doceniam i z wielkim uznaniem wypowiadam się o policjantach, którzy uczestniczyli w tym pościgu. Bardzo dobrze, że tego groźnego przestępcę udało się ująć. Natomiast okoliczności przedstawione także parę dni później po moim piśmie, które wysłałem jako radny wojewódzki do komendanta wojewódzkiego policji, z poziom nie po to, żeby karać kogokolwiek, a tym bardziej policjantów, bo winną, główną osobą jest tylko ten przestępca, który był ścigany i został ujęty. Natomiast warto wyciągnąć wnioski na przyszłość i trochę ubolewam nad tym, że policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile nie mają jakichkolwiek refleksji. Uważają, że to był pełny sukces, że tutaj naprawdę nic nie można było zrobić lepiej. A zrobić można było, co pokazują także te nagrania, które udostępnili z pościgu. Po pierwsze, wiadomo było, że mamy do czynienia z groźnym przestępcą, z osobą, która ucieka prawdopodobnie kradzionym pojazdem. Można było się domyśleć, że jest to złodziej, osoba, która, co potwierdzają sami policjanci, jest świetnie przygotowana do brawurowych ucieczek, której nie grozi zatrzymanie prawa jazdy, tylko wieloletnie więzienie. Byłoby zatem pewne, że naprawdę byłoby strasznie naiwnym sądzić, że ta osoba, widząc za sobą nieoznakowany radiowóz, zatrzyma się i odda się w ręce władz. Było wiadomo, że będzie uciekać. Można było, w związku z tym, że był taki sygnał z sąsiedniej komendy, przygotować obławy. Dyskretnie tą osobę obserwować i po kilku kilometrach zatrzymać ją w profesjonalnej obławie z kolczatkami. Wtedy nie miałaby szans. Co więcej, na materiale, który każdy z Państwa może zobaczyć w internecie, widać, jak na wysokości baru bieszczadzkiego na naszej obwodnicy w pewnym momencie Audi, widząc oznakowany radiowóz, wjeżdża do rowu. Przez kilka sekund praktycznie stoi w miejscu, próbuje z tego rowu wyjechać. Widzimy nadjeżdżający nocą nieoznakowaną insignię, która to wszystko nagrywa, że tak naprawdę nie podjęto próby zablokowania tego pojazdu, a ten pojazd praktycznie stał. Można to było zrobić bez żadnego problemu. Dlaczego tego nie zrobiono? Warto to wyjaśnić i warto także pokazywać to policjantom na szkoleniach, młodym adeptom, aby wiedzieli, czy to jest ta wzorowa postawa policjantów, o której mówi Komenda Policji w Pile, czy też należało to zrobić inaczej. Ostatecznie nie widzimy szczegółów dalszej jazdy, bo jest ona wycięta. Widzimy auto, końcowy fragment pościgu, widzimy to, co dzieje się na skrzyżowaniu i pytają policjanci, co mieliśmy zrobić, czy trzeba było zaprzestać pościgu? Oczywiście, że nie. Można było przeprowadzić pościg równoległy z wykorzystaniem monitoringu, obserwować ten pojazd, który Audi A5, jest to dosyć charakterystyczny pojazd. Z całą pewnością ten uciekinier nie jechałby tak brawurowo, nie mając na ogonie ścigających go policjantów. Pewnie by się uspokoił, być może szukałby jakiejś bocznej uliczki, natomiast na pewno nie stwarzałby takiego zagrożenia na ulicy Bydgoszczy, która jest bardzo obleganą ulicą zarówno przez samochody, jak i pieszych. I wówczas warto także jedna jeszcze rzecz, o której Państwu chciałem powiedzieć a propos pościgów i przerywania pościgów. Każdy może sobie także w wyszukiwarkę w Google wpisać frazę: policjant przerywa pościg. Pojawi nam się zarządzenie komendanta głównego policji oraz materiały instruktażowe dla szkół policji. Widać wyraźnie, że jest tam zapis o tym, że policjanci powinni przerwać pościg bezpośredni, jeżeli to zagraża życiu
ich, a przede wszystkim postronnych osób. Tak było właśnie w tej sytuacji. Należało prowadzić pościg bezpośredni innymi metodami. Oczekuję od komendanta głównego, komendanta wojewódzkiego policji odpowiedzi na te pytania, dlaczego pewne sytuacje miały miejsce, czemu nie zatrzymano przede wszystkim tego ściganego na obwodnicy oraz czy są jakieś pomysły na to, jak tego typu na pewno niecodziennych wydarzeniach zachowywać się lepiej, a przede wszystkim korzystniej dla mieszkańców, bo mamy dwie osoby ranne, na szczęście niezbyt mocno. Policjanci szybko udzielili im, z kolejnych nadjeżdżających radiowozów szybko udzielili im pomocy, potem zostały odwiezione do szpitala, natomiast mieliśmy absolutnie wyjątkowe szczęście, że na tym przejściu dla pieszych nikt nie stał, ponieważ te osoby nie miałyby żadnych szans. Mam nadzieję, że na przyszłość zostaną wyciągnięte wnioski, tak aby taka sytuacja się nie powtórzyła. A to, że złapano tego złodzieja, wielki sukces na pewno pilskiej policji, chociaż, tak jak mówię, są osoby ranne, a kradzione Audi raczej nie nadaje się do użytku i raczej do niemieckiego właściciela już nie wróci. Niemniej jednak, mamy mienie, nie powinno być ważniejsze od bezpieczeństwa. To trochę tak, jakby policjanci biegnąc za bandytą, który wchodzi w tłum, zaczęli używać ostrej amunicji. Trzeba być ostrożnym, trzeba podejmować ryzyko i nie bać się podejmować ryzyka, ale też trzeba pamiętać o osobach postronnych, bo to jest najważniejsze. No i jeszcze jedno pytanie, które warto postawić i które pojawia się w niektórych komentarzach policjantów, którzy mają pewien żal do mnie, że ja ten temat podniosłem. Absolutnie nie przeciwko nim, ale przeciwko tej sytuacji, bardziej patrząc do przodu, w przyszłość, a nie aby rozliczać kogoś za jakieś niedociągnięcia w ramach tej akcji. To pytanie brzmi, czy policjanci, którzy zablokowaliby radiowozem uciekające Audi na obwodnicy i na przykład doszłoby do jakiegoś kontaktu, drobnej kolizji, stuczki, czy ponosiliby odpowiedzialność finansową za takie zdarzenie? Mam nadzieję, że komendant wojewódzki również na to odpowie i w przyszłości policjanci nie będą bali się interweniować ze całą stanowczością i siłą wobec przestępców, natomiast zawsze z poszanowaniem zdrowia i życia mieszkańców.